czaszka Lusingi, kongijskiego przywódcy, leży w tym brukselskim Muzeum Nauk Przyrodniczych. Wiemy, do kogo należała, bo jego morderca ją nawet podpisał. Jak tu trafiła? Leżąca w środkowej Afryce Demokratyczna Republika Konga w latach 80. XIX wieku została podbita przez Belgów. Kolonizatorzy wywozili stąd głównie kauczuk. To wtedy rodziła się współczesna motoryzacja i przemysł oponiarski. W Belgii dzięki temu powstały ogromne fortuny. Ten pomnik oddaje hołd kolonizatorom. Sama kolonia była prywatną własnością króla Leopolda II. Jego ludzie traktowali Kongijczyków w okrutny sposób. Szacuje się, że mogli zamordować od 5 do 15 milionów ludzi. Jedną z ofiar był Lusinga, wódz plemienia znad jeziora Tanganyika. Walczył z Belgami, więc odcięto mu głowę. Do brukselskiego muzeum przywiózł ją jego morderca, generał Emil Storm. Ten proceder był zresztą powszechny. Szczątki służyły do badań, które miały udowodnić wyższość białej rasy. Po II wojnie światowej Belgowie postanowili zapomnieć o sprawie. Naukowcy przez dekady unikali tematu jak ognia. Dopiero kilka lat temu kilku z nich zerwało ze zmową milczenia i nagłośniło problem. W sumie w belgijskich muzeach odnaleziono zwłoki ponad 500 osób. Ich potomkowie domagają się ich zwrotu. W tej sprawie interweniowali nawet u króla. Kiedy kilka lat temu na całym świecie wybuchły protesty w sprawie rozliczenia się z kolonialną przeszłością, belgijski parlament zaczął pracować nad ustawą, która miała uregulować to, komu i w jakich okolicznościach można zwrócić szczątki. Przepisy są właściwie gotowe, ale szansa na to, że zostaną przyjęte przed czerwcowymi wyborami do belgijskiego parlamentu, jest mała. Wielu polityków obawia się, że ustawa otworzy drogę do kolejnych roszczeń. Problem dotyczy nie tylko szczątków, ale całego zrabowanego przez kolonizatorów bogactwa. Europejskie muzea są pełne dzieł sztuki i to nie tylko z Afryki. Ich zwrot mógłby otworzyć dyskusję w sprawie zadośćuczynienia za dekady kolonizacji, czy jak widzą to potomkowie podbitych ludów, w sprawie odszkodowań za okupację, morderstwa i kradzieże. Jak na razie ten problem uregulowała tylko Francja. W grudniu przyjęto tam przepisy, które pozwalają na zwrot szczątków, jeśli potomkowie chcą je pochować. O zrabowanych dziełach sztuki albo odszkodowaniach za okrucieństwa przepisy jednak milczą.